Z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej 1 listopada przy cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu odbyła się kwesa na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. Chętnie dają ludzie, ale nie wszyscy, nie? Jedni nawet dają dość pokaźne kwoty, bo po 20 i są tacy, co i 50 zł kładą. To jest wspaniała rzecz. Bardzo szczytny cel. Mamy tu dużo osób takich bardzo znaczących dla miasta Oświęcimia i musimy o nich pamiętać i odnawiać ich pomniki, ich groby. Niszczę je wszystko, aż zawsze tych pieniążków jest mało na takie rzeczy i widziałem, że są groby zniszczone, więc trzeba wspierać i remontować to. No. Zaznaczam, jest to już druga kwestia. W ubiegłym roku żeśmy mieli kwestię, zebraliśmy tam prawie 6 tysięcy złotych. Przeznaczyliśmy już część tych pieniędzy na renowację tego zabytkowych nagrobków. Tutaj zaczęliśmy odbudowę grobowca Rusockich. Tutaj jest w tej chwili pokazane, co to jest. No i oczywiście... Właśnie, bo tutaj jesteśmy przy starym cmentarzu. Tutaj w zasadzie możemy powiedzieć, że chyba wszystkie grobowce są zabytkowe. No nie, no może nie tak wszystkie. Grobowce są zabytkowe grobowce. Są uznane, jest ich tam kilkadziesiąt i te grobowce głównie będą po prostu odnawiane. Reszta grobów jest praktycznie mieszanych, współczesnych, po prostu pomieszanych, ale tu chodzi o zabytkowe. Przede wszystkim również zasłużonych mieszkańców miasta naszego, którzy tutaj po prostu lat temu 100, 150 włożyli tu swój wkład, więc należałoby tutaj kontynuować to, więc rok za rokiem. Ja myślę, że ta pierwsza zbiórka, kwesta tych pieniędzy była... To była taka próba nasza, jak to wyjdzie nam, nie? Ale widzimy, że to wychodzi. Myślę, że jak się spotkamy za 10 lat, to tu będzie już naprawdę odbudowanych sporo grobowców. No tak, ale tutaj już od wielu lat remontuje się grobowce. No tak, ale to remontują generalnie albo władze, albo tego. My jesteśmy Stowarzyszeniem Miłośników Historii Zabytków Ziemi Oświęcimskiej i taką kwestię postanowiliśmy. Coś my jako stowarzyszenie chcemy włożyć do tego, do tej wspólnej cegiełki, do tej odbudowy tych grobowców.